Siema, siema, tutaj Kungu, witam was w kolejnym odcinku Kosmicznych Przygód, Edytor Przygód. Nie pamiętam, jak nazwałem dokładnie tę serię. W każdym razie chodzi o spor kosmiczne przygody. I w tych odcinkach, w tej serii będziemy edytować, robić różne przygody, które oczywiście podacie mi wy. I w pierwszym odcinku właśnie wyświetla wam się, kto napisał co, bo szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie. Nie sprawdziłem, bo dawno widziałem ten komentarz, po prostu zapamiętałem pomysł, a nie osobę. Więc właśnie wyświetla wam się, znaczy już się wyświetliło i nawet już teraz znikło. Kto to zrobił, znaczy kto to wymyślił, więc tak, ja go troszeczkę zmodyfikuję ten pomysł, ponieważ pingwiny będą zwykłymi pingwinami, a nie żadnymi z Madagaskaru czy coś. Żeby to nie było, że powiem, że z Madagaskaru, a wszystkie wyglądają tak samo, nie wyglądają jak Terrico, inny taki, nie znam tego. No cóż, kurde, strasznie mi się podoba ta opcja ogólnie tutaj tej edycji przygód. Ale gdzieś bardziej płaski teren. Tutaj. Powiedzmy, że tutaj będzie początek. Nasz początek. Jak się robiło... Czekajcie. Umieść kapitana. Aha, po prostu tak. Okej. Dobra, więc umieścimy kapitana tutaj. Po umieszczeniu kapitana kliknij prawym przyciskiem myszy panel bohatera, aby wyśrodkować... Aha, można też tu. Okej. Super ekstra. Próba generalna. Nie chcę próby generalnej już, kici w dupę. Dobra, zaczniesz sobie tutaj, tak, o. To będzie skomplikowane i na pewno nie będę robił jednej przygody w jednym odcinku, bo to na 100% nie. Będę robił jedną przygodę przez kilka odcinków, ponieważ tak będzie. No, nie zdążę zrobić fajnej przygody w jeden odcinek. Nie ma nawet takiej szansy. Co tu się wczytuje teraz? I dlaczego tak wolno? Stwory się właśnie, o! Czy to już jest opublikowane? A tak, było wczoraj. Wilkołak, dobra, mieliśmy pomóc pingwinom. Ale słabe są te pingwiny. Cholera, nie wiem czy to może... Ale dobra, nie no, miało być cholera, tylko że słabe są te pingwiny, więc to... Nie wiem, ale dobra, w sumie kistem w dupę. Pingwiny to pingwiny. Potem się ich zrobi. One będą jakby tam jakoś nastawione tutaj. To się ich, powiedzmy, że cztery, bo miały być te z Madagaskaru, to ich tam jest cztery. To nie będą z Madagaskaru, ale już niech będzie, że cztery to cztery. Dobra, cel. Dobra, jego cel. Zaprzyjaźnij się, zablokuj, połącz. What? Co połącz? Weź ty i idź stąd. Nie, bo mi chodzi o cel tego pingwina. Ha, bo to jest cel mojego gościa, no właśnie. I wtedy bym robił tak i mógłbym się wziąć na niego i wtedy jest więcej. Broń, połącz, przejdź do... Czekajcie, daj, zaprzyjaźnij się, rozmawiaj z... Czekajcie, jakbym zrobił... Najpierw trzeba z nim porozmawiać. Witaj, wędrowcze. Potrzebna nam twa pomoc. Zły i prawie wszechmogący diabeł wyszedł ze swego świata. Tutaj powinien być przecinek, aby chyba nie. Aby opanować nasz. I tutaj damy emocje, tutaj jest taki... Smuci się, o! Smuci się, to jest idealna emocja. Wybaczcie, muszę sobie poprawić te słuchaweczki, bo mi tutaj się wbija w głowę straszliwie. Cholera. Teraz zaraz zacznie brzęczeć, to będę miał. Mam nadzieję, że nic tutaj nie jest, ani że nie chucham w mikrofon. Dobra, nie, to on to mówi, tak? Czy krzyczy? Radiowy, podpisów, myśli, rozmowy, dobra. Pomożesz nam? Witaj wędrowcze, potrzebna nam twa pomoc. Zły i prawie wszechmogący diabeł wyszedł ze swego świata, aby opanować nasz. Pomożesz nam? Jebut. Smuci się. Bardzo ci dziękuję. Kurde,
Dziękuję. Muszę się odzwyczaić od pisania ci z wielkiej litery, ponieważ zawsze jestem przyzwyczajony po prostu, że tak się pisze, no nie? A tutaj to tak trudno powiedzieć. Znaczy nie powinienem tak pisać, ponieważ tutaj nie odnoszę się jakby do tego, tylko piszę to, co oni mówią, więc tutaj nie powinno tak być. Dobra, tylko że... Aha, czekajcie, bo z każdym tak może, tak? Aha, to w sumie nawet ma sens. Dobra, to ma sens. Porozmawiaj z pingwin, ze stworem pingwin, dobra, to ma sens, ale to czekajcie, to trzeba by to zrobić troszeczkę dalej, te pingwiny. Troszeczkę tak, czy ja nie mogę przewracać coś, ten czas się sam przewrócił. Nie no, chyba niestety sam się przewrócił, tak ten, no nieważne. To one sobie tutaj będą, może powiedzmy, że będą sobie w kółeczku, można je tak obrócić jakoś. O tak. Ty będziesz sobie, czekajcie, ty będziesz tu, będziesz się patrzył tu, a ty będziesz tu i będziesz się patrzył tu. Jak ładnie. Dobra, mamy pingwiny, 4. I teraz tak, oczywiście diabeł tutaj jest ten. Ale to nie w tym akcie, nie w tym akcie trzeba zabić diabła. W pierwszym akcie chyba trzeba tylko ten. Ale dobra, dodajemy tutaj diabła naszego, którego oczywiście zaraz zmienimy rozmiar. Czekajcie, gdzie jest diabeł? No nie mówcie, że go tutaj nie ma. Dlaczego go tutaj nie ma? Moje dzieła. Anioł, ja pierniczę. Gdzieś tutaj powinien być ten diabeł. Czyżby... Aha, on był robiony na cheatach chyba. O nie, on był robiony na cheatach i przez to się nie da go tutaj wsadzić. Ale bullshit. Nie. Kungorklex. To dobra, to niech będzie, że to będzie ten nasz diabeł. Chociaż to diabłem nie jest, ale... Nic nie mogę na to poradzić. Ale dlaczego tak jest, kurde? Zwierzęta... Czekajcie. What the fuck? Plemiona, aha. No Gunwo, tutaj jest Gunwo. No powiedzmy, a tutaj też go nie ma i nie będzie. W ogóle co to jest? Ja coś takiego robiłem, ale kiedy coś, nie pamiętam. Ten beznadziejny kościany smok. Ten bobra gargulec zamiast bobru gargulec, bo źle kliknąłem. Ale dobra, to w takim razie wybieramy Kungorklex 3000 i on będzie naszym diabłem. I on sobie będzie tutaj. Czekajcie, altem? Czekajcie. Jak się ich powiększało? 3-1, to ja pamiętał. Shiftem? O, shiftem. Pięknie. Dobra, mamy naszego dzikiego diabła, który będzie gdzieś tam, bo oczywiście to nie będzie ten, to będzie główny cel, ale nie wszystko. On będzie sobie gdzieś tutaj w górach, trzeba będzie pokonać też inne stworki, żeby do niego dojść. To nie będzie tak prosto. Dobra, tutaj, co tutaj może być? Ha, tu są ogólnie różnego rodzaju drzewa i krzewy. To na razie nie będę się tym zajmował, ale ja bym zrobił tutaj coś takiego właśnie... O, czaszki to bym pododawał. Czaszek to tutaj musi być dużo. Oj tak, czaszki to... No co jest? Ha, one są, tylko że są na tyle małe przecież. Racja. Może przesadziłem z tą jego... Z tym jego byciem ogromnym. Oj, chyba przesadziłem, czekajcie. Wsadzimy tutaj takiego pingwina i zobaczę... Gdzie jest ten... Za mały jest, żebym go zobaczył. Dobra, troszeczkę go zmniejszymy. Nie no, bez przesady, dobra. Dobra, chyba tak w sumie może być. Ale on jest dziwny. Kurde, no żałuję, że tego diabła nie mogę. No ale cóż, trudno, no nic na to nie poradzę. Dobra, to mamy tego. Tutaj chcę teraz więcej tych czaszek, bo czaszki są fajne. Mogą być też naprawdę duże. Ale tutaj musi być naprawdę ich wpyte.
Chodzi o to, że no on tutaj sobie grasuje, no to są czaszki, nie? Wiadomo, o co chodzi. Mam nadzieję, że tutaj też nie mam jakichś limitów czy coś. Czy to nie jest limit przypadkiem? Nie, to jest nazwa albo opis. Opis i muzyka. Wczytaj muzykę. O, ja pierniczę. Dobra, to niech będą drewniane fujarki. Opis i muzyka, akt pierwszy. Porozmawiaj z pingwinami. Dowiedz się, czego chcą. Dobra. To mamy akt pierwszy, fajnie. Ale dobra, najpierw trzeba też tutaj więcej czaszek. Po pierwsze, więcej i różne te czaszki, żeby to nie było tak, że tylko jedne są. What the fuck? To jest chyba troszeczkę większe. Niedokładnie o to mi chodziło. Ale też może być, też mogą być. Tutaj tylko po prostu musi być, muszą być naprawdę małe te czaszki. Takie najmniejsze, jakie mogą być. Niech sobie będą. Jedna też będzie, powiedzmy, tuż przed nim. Ale się obróci, żeby to nie było też tak, że wszystkie są w jedną stronę obrócone, bo to też będzie troszeczkę słabo wyglądało. Kurde, ech, jeszcze nie ogarniam do końca tego sterowania tutaj, wybaczcie mi, dlatego tak miotam tym wszystkim. Właśnie te wszystkie te też są obrócone w jedną stronę, to też jest słabe. Nie wiem, pokręcę tym tu, tym tam, wiecie jak to tam. Dobra, nie będę się aż tak tutaj... jakie tutaj są jeszcze przedmioty? Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to jest pewien problem, no ale cóż. Elementy szkieletu, no właśnie, to będzie tak samo, takie duże. Ja bym szukał czegoś mniejszego. No tutaj będzie naprawdę ciężko, coś takiego. Będę musiał poogarniać bardzo, bardzo, bardzo długo mi to zajmie. Mi się wydaje ogarnięcie tego wszystkiego, niestety. No ale cóż, zwłaszcza, że tutaj fajnie, że ten... Aha, jest... Jest podzielone na coś, okej, dobra. Skały, obiekty, ozdoby, aha. Czaszka, tak, bla, bla, bla. Dobra, skoro jest podzielenie, to jeszcze jakoś da radę, ale nie widziałem go wcześniej, myślałem, że wszystko jest w jednym. O, sterta kości, o to mi chodzi. Sterta kości jest gitys. Sterta kości, co to tutaj? O, można tym tak obracać. Nie, to ja dziękuję. Za coś takiego. Oczywiście tutaj damy taką wielką stertę kości. Jakoś się to tam obróci. Że to niby tego. Nie chcę tutaj aż tak tego, wiecie. No po prostu chodzi o to, że przyjdziemy, no to widać, że są kości, że jest niebezpiecznie, tak? Nie chcę aż tak dużo tego robić, wszystkiego bez przesady, ale... Nie, flory na razie nie chcę. Krzaków na razie, co to jest? Flora... Krzak, drzewko. Ha, bo ja jestem we florze. A w ten sposób to działa, rozumiem. Skały. I teraz skały dzielą się na... No ten, tak? Nie. Nie, skały się nie dzielą. Flora się dzieli. Dobra. Damy te obiekty... Nie, bo obiekty ręczne to jest coś, żeby zanieść coś tutaj, tak? Podnieść to tu. Nie, to takich rzeczy nie chcemy. Ale chcemy więcej, powiedzmy, tego. Idę od dołu teraz. Żebra szkieletu, kolejne szkielety, wielkie gniazdo. O, wielkie gniazdo to mi się przyda. Cześć. On tu będzie miał to swoje gniazdo gdzieś. Gdzieś tutaj, powiedzmy. O, tutaj jest chyba dobre miejsce na gniazdo, tylko zrobimy je na tyle duże, żeby... Ach, cholera. To nie będzie takie proste. Nosi się w powietrzu, no. Cholera. Czy ja wiem, trochę mniejsze musi być. Jak proporcjonalnie musi to jakoś wyglądać. Fuck, no strasznie tutaj jest nierówno. To jest wielki, wielki problem, minus tego wszystkiego. Dobra, muszę sprawdzić. Test, powiedzmy, zrobimy test. Wow. Jestem sobie tym, idziemy, porozmawiamy sobie z pingwinami. Jak to wygląda? O, jesteś smutny.
Witaj wędrowcze, potrzebna nam twa pomoc. Zły i prawie wszechmogący diabeł wyszedł ze swojego świata, by opanować nasz. Muszę to zmienić na stwór. Pomożesz nam? Bardzo ci dziękuję. Jej! Ha! No tak, więcej aktów nie zrobiłem. A! Cholera! Czekajcie, to w takim razie idziemy sobie tam. Widać tutaj wszystko fajnie. Dobra. Nie wiem, czy daleko jest ten potwór. Chyba troszeczkę tak. Chyba troszeczkę daleko. Kurna, on lata tak dziwnie? What the fuck? What the fuck? Co to są za wiksy tutaj? No dobra, przyszliśmy do tego. Koniec. Przyszliśmy. Cześć. Znaczy, oczywiście będziesz agresywny. O, już jesteś agresywny. What the fuck? Dlaczego już jesteś agresywny? Ja chcę ładnie do ciebie, nie mogę. A to może i lepiej, tylko musimy mu dać oczywiście więcej życia. No to jest pewne. Tak to zejdzie na kilka hitów. Super, dobra. Tutaj widzę dużo kości. Aha, tutaj się troszeczkę... A, słabe. Dobra, trzeba to jednak zmienić. To chyba musi w ogóle wylecieć w ogóle stąd. Tak naprawdę full wylecieć. Nie, dobra, wypierdzielaj. Nie pasujesz mi tu. Zachowanie, nie, no dobra, usuwamy, bierzemy. A właściwie to czekajcie. Losowo. Co? Nie wiem, dobra. Tutaj trzeba będzie to pododawać jakby tego więcej, ale dobra, na razie... wypadałoby tutaj coś zrobić, żeby to nie wyglądało tak biednie. Tutaj musi być jakaś wioska tego. Czekajcie, tutaj się wyjdzie i powiedzmy losowo się wybierze. Tutaj też losowo. Wszędzie się pierdzielnie losowe te. I będzie. Zrobimy wioskę tych. No dobra. Grzybochata. Dobra. Tutaj nic nie trzeba będzie robić w tej wiosce, dlatego ona będzie sobie taka sobie biedna. Ale, o czekajcie, taka... Kurde, takie obserwatorium tutaj, tak to wygląda. No nie wiem, nieważne. Kinoteatr. Dobra. Dobrze się ustawia. Fajnie, dobra, podoba mi się to. A to? Matko, jakie dziwne. Trudno. Pawilon, coś tam, bla bla bla. Kryształowy ogród. Co to jest? Co? To jest walizka. Nie, to takiego czegoś nie chcemy. Grzybochata kolejna. Dobra, zawsze spoko. Fajnie. Teraz jakieś tutaj takie gunwo. Czemu nie? Takie, o, czczą to. No i mamy sobie fajną ten. Ja wiem, że to powinno wyglądać w ogóle zupełnie inaczej i tak dalej. Aha, trochę słabo. A tutaj nie ma wcale aż takiej tragedii, jak myślałem. Myślałem, że będzie gorzej. Kurno, lata, co to jest za typo? Dobra. Nie ma tragedii, chociaż wypadałoby tutaj więcej jakichś ludzi pododawać, ale to później jeszcze. Obiekty i rozrywki, czyli że co? Na przykład... Aha. Czekajcie, usunę to. Wezmę sobie coś takiego. Akumulator, aha, apteczka, biała brama, biały klucz. Aha, okej. Rozumiem. Nie, no to... A można wziąć na przykład czerwoną bramę i żeby ona się otworzyła? Nie, dobra, nie. Bo chciałem zrobić tak, żeby się otworzyła na przykład w drugim akcie, żeby była otwarta. W ogóle to jak robię drugi akt... A, czekajcie. W drugim akcie nic się właściwie nie zmienia. Dobra, drugi... Pierwszy porozmawiaj z pingwinami, tak? Drugi...
W drugim akcie pingwiny mają mieć zachowanie. Czekajcie, nie, wypowiedź i podpisy to nie o to chodzi. Naturalny, bezmyślny, terytorialny, agresywny, nie, pokojowy. Czujność, nie, czekajcie, życia im dam. 200, cholera, ja nie wiem ile nasz bohater będzie miał życia. 102, to się da zwiększyć? Ha, da się, okej. Powiedzmy 760, nie, 500 będzie miał. A potwór będzie miał... Będzie miał 600. Uah. Dobra, pingwinki będą miały po 207. Teraz tak, drużyna? Drużyna sprzymierzonych. O, tak, dokładnie. I teraz tak, podnieś, nie, daj, nie, ruch. W drugim akcie... Nie, patrol, nie, podejdź do... Będą tam walczyć, czy nie? Czekajcie. Nie, dobra, powiedzmy, że podejdą tutaj, jeszcze tamten nas nie powinien zauważyć. I my tutaj sobie podejdziemy i jeszcze też pogadamy z pingwinami, ale dopiero tam bym chciał z nimi pogadać, więc... To trochę słabo, jak przejdę do drugiego aktu, to od razu będę mógł z nimi pogadać, a to nie o to mi do końca chodziło. O co tu chodzi? Aha, dalej jestem w przedmiotach, racja. Mam inny pomysł. Tam postawimy coś innego. Gdzie te pingwiny będą szły? O matko, to każdy pingwin osobno? Nie. A, czyli jednak każdy pingwin osobno ma iść gdzieś. A, to zajebiście, że wiem gdzie. Czekajcie, muszę tutaj dodać jakiś obiekt. Co to jest? Efekty. A nie, to nie. W takim razie damy tutaj jakiś obiekt. Wczytam. Losowo, nie worki z pieniędzmi. Jasne. Dobra. Damy tutaj takie coś i wszyscy podejdą zaraz pod ten. Jeden, nie ogarniam tego sterowania, to jest strasznie słabe. Dobra. O, ty dobrze idziesz. Którym ty jesteś pingwinkiem? Tym. Ten pingwinek idzie dobrze. Też idzie dobrze. Wow. Nieźle mi to wyszło. Tak na ślepo wtedy brałem, ale całkiem nieźle. Czekajcie. Ten. Cholera, no sterowanie jest dość skomplikowane. No, nie da się ukryć. Dobra, puch. Czekajcie. Jeszcze bym dał tutaj akt pierwszy w ogóle. I to, tak, porozmawiaj z pingwinem, ale co ten pingwin będzie mówił? Czekajcie. Gdzie to było? Edytuj. A, tekst celu, okej. Bardzo ci dziękuję. Chodź za nami. Albo nie. Czekajcie, jakby to powiedzieć. Podążaj. Nie. Dobra. Chodź za mną. Za nami. O, już wiem. Chodź za nami. Pokażemy ci, gdzie on się znajduje. Dobra, potrzeba na zły i prawie wszechmogący. Nie, dobra. Zły i prawie wszechmogący stwór. Stwór Kungorkleks. 3000. Wyszedł ze swego świata, aby opanować nasz. Pomożesz nam? Bardzo ci dziękuję. Chodź za nami, pokażemy ci, gdzie on się znajduje. Okej. I to jest git. To mi się podoba. One teraz nie mają nigdzie iść, tylko są z drużyny naszej sojuszniczej. A teraz tak. Teraz trzeba jeszcze zedytować Kungorkleksa. Nie wiem, jak to... Kungorkleks 3000. Dobra.
Cześć gościu, musisz mieć 600 parę życia. 720, niech będzie. Trudno, nie będę się kłócił. Da się je jakoś wpisać? Nie, chyba nie. Albo 480, albo 700. Dobra, nieważne. Szkurwibąki! Szkurwibąki! Albo nie, on będzie robił... Grr, grr, grr. Aaaaaaah! Grr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 r
Dobra, teraz tutaj wszędzie będzie tak. To jest jakby rozmowa z nim? Nie pogadaj, aha. Cholera, nie wiem. O nie, zminimalizowało mi grę. Ale to nawet lepiej, bo zobaczyłem, że już jest 25 minut i zaraz będziemy kończyć odcinek. Czekajcie, bo ja to tutaj bym skopiował tak sobie ładnie. Żeby było to samo. A to samo, tylko nie wiem, czy co jest czym. Czy jakby jedno i drugie jest rozmową, trzeba z nim pogadać, czy on tak sobie to będzie mówił, to trzeba zaraz sprawdzić. Tutaj będzie wszędzie wściekły. Bo on ogólnie ma być wściekły, nie wiem, czy on wie o tym. Ruch... Może sobie będzie patrolował. Zaraz, czekajcie, jaki patrol ma być, te? Czekajcie, jak się zmieniało to. On sobie będzie tak się tylko kręcił jak gówno w przeręblu. Czekajcie. No, nie mogę tego zaznaczyć. Cholera, no, dobra. No i dobra. Chciałbym zobaczyć zaraz próbę generalną, ale dobra. Podnieś, daj coś, drużyna... wroga. Wroga drużyna 1, powiedzmy. Wypowiedzi i podpisy to już ustawione. Dodatkowe obrażenie, nie. Szybkość. Szybkość 1, dobrze jest. Czujność... Aha, zaatakuje nas, jak wejdziemy, powiedzmy, no tu. Dobra, niech będzie, że czujność ma 40, my się zbierzemy tutaj. Dobra, jest Gites. I co? I to właściwie tyle, jeśli chodzi o Kungorksa 3000. Nie, czekajcie, jeszcze tutaj terytorialny, bezmyślny, neutralny, pokojowy, agresywny. Agresywny, dobra. To mi się podoba. I co teraz? Na razie robimy próbę generalną. Czyli tak, porozmawiaj z pingwinami, dowiedz się czego chcą. Pingwiny są tutaj. Aha, one już tutaj, już tam idą. Cholera, to miało być w akcie drugim, no. Cholera, no. Witaj, wędrowcze. Potrzebna nam twoja pomoc. Zły i prawie wszechmogący stwór Kungorkleks wyszedł z naszego... wyszedł ze swego świata, aby opanować nasz. Next, pomożesz nam? Bardzo ci dziękuję. Chodź z nami, pokażemy ci, gdzie on się znajduje. Tylko, że jak koleś będzie nieogarnięty, to trochę będzie dupa. One już tam poszły w ogóle. Co to ja mam? Ja pierniczę. Śmieszne, ale takie dość dziwne, no. Dobra. Jesteście tu? Mogę z wami zagadać? Nie, nie mogę. Dobra. To idziemy sobie tutaj. Cześć, gościu. Ło! Podoba mi się to. Ała! O ty dziwko. O ty dziwko. Już ja cię tutaj zabiję. Hono tu! Cfelu. Hono tu, cfelu. Chyba mnie gościu zabije. Nie, bo on mi nie zadaje w ogóle kompletnie obrażeń. Daję mu owszem. Ale on ma beznadziejne obrażenia. Troszeczkę coś trzeba z tym zrobić. No, czekajcie. Coś trzeba z tym zrobić. Bo te pingwiny go same zabiją. dobra. Cześć, gościu. Obrażenia... Nie no, bez przesady. 300%. Dobra. Czyli co, jeśli ja ten, to one sobie idą, tak? Nie podoba mi się to. To miało się wszystko dziać w tym.
bez sensu. Bo teraz jeśli spotkam je dopiero tam, to one mi powiedzą chodź za nami, a już tam będę. Nie podoba mi się to, nie podoba. To jest to? Tak, to jest to. Wbiłem sobie tutaj, o. Dobra, schodzimy. No cześć. Dobra, już to czytałem milion razy, to już nie będę czytał. Fajnie, chodź za nami. I co one teraz robią? Teraz sobie tutaj... Teraz wracają tam? What the fuck? No nie wiem, dobra. Lecimy sobie jeszcze raz tutaj. Dziwne odgłosy wydaje i oto... What the fuck? Jak on się fiksuje? No w sumie nieważne, dobra, napierdzielać w niego! Trzeba coś będzie z tym zrobić, żeby on się aż tak nie fiksował. No, przypierdziel mi, gościu. Miałeś być agresywny! To było twoje uderzenie, gościu? Serio? Ale on jest słaby. Czekajcie. Po pierwsze, to tutaj mu zrobimy stacjonarny, żeby się tak nie wiksował, bo to po prostu masakra. Damy go tutaj, żeby stał na, jakby na całym tym. I teraz tak. Teraz tutaj dać drużynę, ten, czy po prostu bez drużyny? Brak drużyny, powiedzmy. I po prostu agresywny i tyle. I tutaj razy 500, powiedzmy. Chociaż, no nie wiem, czy to już nie będzie aż za dużo. No ale sprawdźmy jeszcze. Plus do tego, akt pierwszy. I o co chodzi? A czekajcie. A jak to zrobić z tymi... A przestań. Nie, nie, nie o to mi chodziło. Nazwa aktu? O, taka bania. Dobra, akt drugi. Czekajcie, akt kurna mać. Akt pierwszy. Schowaj się, Deklu. Jak to schować? A, dobra. Porozmawiaj z pingwinami. A te pingwiny, gdzie one są? Czekajcie. Pingwiny są tutaj. Akt drugi. Akt drugi. Akt pierwszy. Czekajcie, jak to zrobić? Akt pierwszy, stoicie. Akt pierwszy, stoicie. Akt drugi. Podejdź do. Teraz trzeba zobaczyć, czy to działa. Tutaj mamy nasze miejsce spotkania. Wiem, że tylko jednego tutaj zaznaczyłem, ale... Ale zauważę, robimy próbę generalną. Nie, od razu tam idzie. Skurczybyk, no jakim cudem? Ej, nie ogarniam tego jeszcze w pełni. Dobra, tutaj masz być debilu stacjonarny. Akt pierwszy, tak? Co to znaczy? Do wszystkich aktów... Aha, wyłącz. Włącz i wyłącz, tak? I tutaj będzie ruch. Powiedzmy, nie no, damy im patrol, żebym zobaczył różnicę. Tu stacjonarny. A, dobra, odkryłem to. Fuck yeah. Dobra, i teraz podejdź. Wszystkich znowu po kolei trzeba będzie dać tu. Trudno. Taki life. Life is brutal. Który to? Dobra, to damy te pingwiny i zakończymy odcinek. Dobra, zaczynam to powoli ogarniać, ale wiadomo, że to są moje pierwsze kroki w tym edytorze i po prostu nie ogarniam tego kompletnie. Ale myślę, że się szybko nauczę, bo ja bardzo lubię takie edytory, więc myślę, że się szybko nauczę i pod koniec serii będę robił już takie, nie wiem, scenariusze, że już nie będę aż sam wierzył, że takie robię. może tak to ujmiemy. Stoją! Stoją, cześć! Cześć. No, taki smutny pingwin z białym ryjem. Witaj, wędrowcze, bla, 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 bla. Pomożesz nam, tak? Bardzo ci dziękuję, teraz się cieszysz. Chodź za nami, pokażemy ci, gdzie on się znajduje. I idą! O to mi dokładnie, o to mi chodziło. Fajnie. Dobra. I potem jak tam dojdą,
to tam powiedzmy będzie jedna jeszcze osoba na przykład, albo... Nie, dobra, nie wiem jak to zrobić. No nieważne, nieważne, jeszcze się nie zastanowiłem, ale to jest nieważne. Teraz chciałbym... Jak to nie mogę zapisać? A, dobra, już wiem dlaczego nie mogę zapisać. No właśnie. Zapiszemy, co to jest? To jest nazwa, tak? To jest nazwa planety czy nazwa przygody? Nazwa... Czekajcie, nazwa przygody to jest. Dobra, nazwa przygody to jest... Pojedynek z potworem. Dobra, nie wiem, opis. Pokonaj wielkiego i potężnego stwora. Potwora, niech będzie. Potwora Kungor Kleks 3000. Wow, dobra. Kropka. Etykieta oddzielona. To gunwo. Co to jest? To nie wiem. Nieważne. Miniaturki przygód. A, to ciekawe. No nieważne. I okej. Okay. Zamknij. I teraz możemy to sobie fajnie save'nąć. I w moje dzieła będzie i wtedy fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie! Tyle wam powiem, że fajnie. Więc to by było na tyle. Wyłączyłem grę zamiast po prostu wyjść, więc... To by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, mimo tego, że troszeczkę zamulałem i jeszcze nie ogarniam tego edytora, w każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie, na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku, siema!